I nie też myszki z Central w kolejnym odcinku z Hardzem 4 na lokacji Kaiseredux jako Imperium Osmańskie. W ostatnim odcinku kontynuowaliśmy naszą walkę z mniejszościami i... No i powoli się nam udaje. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy po prostu zintegrowali ich jak najszybciej. Część już ma w miarę dobrą integrację, ale... część to nadal nie ma zbytnio. Tutaj jedyne co patrzę to jest Creation of Vilayet of Alhassa. Dobrze powiedziałem to. To chyba jest później. Bo nie widzę tego. Ej, nie widzę tego. Na pewno jak to pójdziemy to nam trochę da. Czekajcie, może to znajdą. Create. O, jest. No, mówiłem, że to jest później, no to... Fuu, Jezu. Żeby to, do tego dojść, to naprawdę trzeba będzie trochę poczekać. Na szczęście oni się nie buntują w taki sposób, że... Oj. To znaczy, że jest źle. Nie buntują się w taki sposób, że... coś tam powstaje, ale na pewno... Na pewno tutaj trochę będziemy musieli... poczekać. Okej, okay, bo to jest tak połączone w sumie. O, oba. Szczerze powiem, nie opłaca nam się tam tego robić. Celu narodowego, ponieważ kompletnie, ale kompletnie jest z tym powiązany. Tutaj niedługo dostaniemy te 10%, więc będziemy mogli to zrobić. A tutaj... Striving for Autarchy, no to wiem gdzie to jest. Expander Basra Kuwait Facilities. Czyli będziemy musieli zrobić coś z tą gospodarką. Basra Kuwait. Jezu, nie widzę tego. To jest coś takiego, że w tym modzie naprawdę trzeba... trzeba poszukać tym. Okej, okay, czyli w głównej mierze po prostu... Nie, nie, to nie jest to. Sra... O, tutaj. Oj, oj, oj. To... Oj, 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 oj. Trochę tego będzie, okej. Okay. Więc w głównej mierze mamy tutaj ten... sytuację, że się zbuntowali. Czy już jesteście zbuntowani? Jeszcze nie. Więc nasze wojska, które tutaj były gotowe do walki, musimy się jeszcze bardziej przygotować. I... A Jezu, decyzja mi... Znaczy, event mi się tutaj blokuje. Okej. Okay. Jezus Maria. No, no tak zróbmy. I już tutaj ogarniam sobie te dywizje. Teraz możemy trochę poczekać na to. Okej. Okay. W głównej mierze po prostu poczekamy na to. Okej, wszyscy są? Wszyscy są. W takim razie czas na wojnę. Tak, w taki prosty sposób możemy to ogarnąć. I ja naprawdę chciałbym, żebyśmy mieli tutaj możliwości. Ponieważ dzięki temu po prostu szybciej zajmiemy się tymi wszystkimi dywizjami w ogóle. Okej, więc myślę, że pójdziemy na razie w marynarkę i zrobimy to. Tam proponowało nam, żebyśmy zrobili. Mamy tutaj rewolucję. Na szczęście... Na szczęście widzę, że wszystkie punkty zwycięstwa są tutaj dostępne. Więc nie się tutaj zajmą. Czekaj, to znaczy, że mają 0? Nie, 20, tylko że żeby to zrobić 20, to naprawdę musimy
tutaj trochę podbić przejść. Okej. Okay. No i uda nam się podbić. To była szybka rewolucja. Okej, okay, w takim razie niech tutaj ta armia pójdzie. O, maście los i mamy kolejne powstanie. Teraz po tych wszystkich aktualizacjach oni tutaj naprawdę mają mnóstwo tutaj rzeczy, jakichś takich powstań w ogóle. Okej, okay, jak to wygląda z tym? Mamy w sumie to zrobione, więc może by się przydało zdobyć trochę stali. Byłoby bardzo mądra decyzja. A my teraz w międzyczasie po prostu jedyne co możemy robić to tylko czekać i... Czekać. Okej, okay, tutaj... Jeżeli oni by istnieli i byli tymi, to byśmy mogli to zrobić, tylko że jest taki problem, że nie istnieją. No i w sumie 50%, więc po tym jak to zrobimy, to... to w sumie będzie koniec. O, jeszcze tutaj zrobimy, więc też będziemy mogli to zrobić, dostać nawet do kierunku. No, to też jest w sumie mądry plan. Więc te cele narodowe nawet coś nam dają. To trzeba przyznać. Okej, więc tak, ta armia niech tutaj stoi. Na pewno się nam przyda. Teraz mam już trochę więcej tego, a tutaj widzę, że kompletnie im się rozkaz rozwalił. Tutaj oczywiście mamy tutaj ten dostęp, tylko że mamy zbyt mało dywizji, żeby to wszystko kontrolować. A produkowanie nowych dywizji, jak sami widzicie, nie jest najszybszą rzeczą. Więc na razie jedyne co możemy robić, to tylko modlić się, że uda nam się w miarę szybko pozbyć tych wszystkich minusów. W miarę szybko polega to na tym, że po prostu musimy porobić cele narodowe, które nam pozwolą na to. Tutaj mamy 15%, tutaj też kolejne 15%, a jak walimy, to będzie 10, 30, no to będzie idealnie, tylko że wydaje mi się, że będzie to w środku wojny. Okej, okay, tutaj mamy... O, tutaj możemy to zrobić. Mamy 100%. I... W ogóle zapomniałem, co my obaliliśmy. Okej. Okay. Chyba tutaj obaliliśmy. No ale... O Jezu, oprócz tego, że oni teraz są socjalistami, to wydaje mi się, że... co nam da? Więc możemy sobie tutaj zrobić to. A, możemy w skrócie... możemy po prostu klikać to i... dzięki temu po prostu... po prostu to zejdzie. Jej super mechanik. Okej, no dobra, no to w skrócie polega to na tym, żebyśmy się tutaj pozbyli tego. Okej, historical delegation request support, provide full support. To jest full support. My wspieramy naszych muzułmańskich i tu turkmenistańskich braci. Nie wiem, czy to tak ci mówi. Okej, okay, więc na razie się tutaj... Jeżeli wy się nie zbuntujecie, to... Powiem szczerze, to będziecie... Będę was na rękach trzymać. Okej... Okay. Czy to jest max... To jest max range? Anti-rate... To jest... Barrier task. To zróbmy. I w sumie jedyne co możemy teraz robić, to tylko czekać. Okej. Okej. No, jedyne co możemy czekać. Szczerze. No, dzięki. I czy mamy
też na innych regionach? Declare martial law. I co to nam da? A. Top. Okej. Okay. Tutaj mamy very high, ale zawsze możemy ich przekupić. Już nie będzie very high. Więc zawsze, zawsze chętni do tego. Jak to wygląda? Na półtorej. Oj, oj, oj. Mamy wojnę. Concede to Palestine and... Okej. Okay. Tak. Wojna nadeszła wreszcie. Byliśmy przygotowani. Dobra, to trochę kłamstwo. Nie byliśmy aż tak bardzo przygotowani. Ale nikt się nie spodziewał ataku Cyrenaiki. No, przynajmniej mamy tutaj wystarczająco dywizji. Najważniejsze jest to, żeby teraz wszystko zrobić według eventów, więc może ja tutaj zapiszę. Ponieważ teraz jest najważniejsza część w tej grze, czyli zrobienie tego, co tam było, zrobienie według eventów. Okej. Więc możemy to zrobić. Jej. Dziękujemy. A, i możemy zobaczyć, które jest... Aha. No, tylko tyle. Super. Oj, oj, oj. Przed chwilą to wy byliście dosłownie... Dosłownie byliście najlepszymi przyjaciółmi. Dobra. Na razie się skupmy na tym. Więc teraz tak naprawdę to jest tak, żebyśmy przetrwali tą wojnę. Tutaj widzę, że się władowują nam do wojny. I dostajemy decyzje. Jakie decyzje? Okej. W głównej mierze dostajemy taką decyzję, że możemy dostać... tutaj weekly. Możemy też zrobić forty. Więcej fortów. I tyle. Dobra. Na razie nasza ofensywa z zachodu idzie dobrze. Tutaj mamy aid from Germany. Tak bardzo chętnie. I nawet sobie weźmiemy tego Feldmarschalla. Jak już możemy go wziąć, to niech weźmiemy go. Niech już będzie takie, że jak idziemy w to, to pójdziemy tak totalnie. Dobra. I jak na razie... Jak na razie wydaje mi się, że najważniejsze jest podbicie Egiptu i to jest w sumie najważniejsze. Okej, okay, uda nam się obronić to. Atakowanie przez rzekę nigdy nie jest dobrym pomysłem. I widzę, że Egipcjanie zorientowali się, że od południa tutaj atakują. I mamy rewolucję w Damaszku. No. Więc ta... No, nie powiem... aż tak dużo political power nie mamy, więc... Wiaduję, że tutaj bardzo chętnie się tutaj nam oddzielą, oraz też widzę ten... Widzę tę Armenię. Aż się zorientowałem, że Armenia też zaatakowała. Okej, okay, idźcie. I zobaczmy, jak to wygląda z Armenią. Okej. Okay. Mustafa Gronkowski takes command. Już jesteś filmarzem. Dobra, niech weźmie. Zatem, że już jest filmarzem. I wygląda na to, że Armenia dobrze się trzyma. Więc tak, oczywiście, że zgodzimy się na to i ślemy was dosłownie na ten front, dlatego że zapomniałem się utrzymać na nim. Tutaj wygląda na to, że Syria w miarę sobie tutaj
nie próżnuję z tym. Tutaj widzę, że Bejrut został zaatakowany. Tutaj nic nie możemy zrobić, więc się trzymajmy. Okej, kolejna decyzja. I wydaje mi się, że idziemy w Grand Battle Plan, dlatego że nie mam innego pomysłu, co z tym zrobić. Okej, widzę, że kolejne jednostki się tutaj... Czy to możesz zostać tutaj po prostu zaatakować? Może to będzie prostsze. Okej, wygląda na to, że dosłownie seria jest tutaj bardzo puszuje. Będzie tutaj, żeby tak was może nikt nie zatopił. Tutaj widzę, że... tutaj Armenia też trochę rozwinęła swoje jednostki, ale jesteśmy w sumie w stanie ich tutaj okrążyć. A nie, nie jesteśmy. Okej, oczywiście, że się zgodzimy. Co może pójść nie tak? Mruk, mruk. Okej. Ta dywizja. Macie iść na ich stolicę. Wy macie tutaj zaatakować ich. Jezu, nie możemy ich dogonić, serio? No, już dogoniliśmy ich. O, udało nam się naprawdę ich przepchnąć. Więc w sumie Armenia to za chwilę padnie. A my możemy trochę lepszą broń dostać, dlatego że ewidentnie się to nam bardziej przyda. Okej, to możemy też zrobić. Tutaj ewidentnie zostaliśmy okrążeni. Nie podoba mi się to, że zostaliśmy okrążeni. Wygląda na to, że tutaj mamy więcej dywizji. Dobra, spróbujcie może tutaj pójść do portu, dlatego że dosłownie, ale mamy wielkie problemy z tym. Bo nie patrzyłem się przez chwilę i teraz mam, jest tutaj źle z nami. Okej. Ci oprócz tego, że stoją sobie polu, to mogą wejść do Damaszku. Poza tym jedna dywizja ciągle stoi tutaj. Okej. Formation of Israel Defense Force. Wydaje mi się, że w tym momencie... Oj. Serio? Okej. Okej. Macie tutaj zawrócić i zdobyć mi tutaj port, by nam kolejne dywizje nie umarły. Dobra, niech tutaj część dywizji zostanie. Okej. Jak to wygląda? Jak to wygląda w ogóle z budową tego? Jeszcze jest... O, macie, jeszcze jest mnóstwo, ale musimy to trzymać. Okej, możemy to zrobić. Okej. Jak to wygląda w innych... Tak, możemy Bagdad fortyfikować, bardzo chętnie. No mamy taki problem, że broń to kompletnie nie mamy dywizji. Okej, uda nam się tutaj do Damaszku wejść, tylko że okrążyli nas. Okej. No tak. German Military Mission
właśnie nasz kompletnie zajęło. Jezu, skąd wy tutaj się pojawiliście? Dlaczego moi sojusznicy, którzy powinni nas bronić, nas nie bronią? Okej, zajmijcie się najpierw tym, co może być w miarę trudne, wiedząc o tym, że nie mamy zbytnio portu. No ale powinniśmy szybko się tym zająć. Tylko to ogarniemy. Już trochę się bardziej ogarniają, ponieważ mają z powrotem organizację. Oj. Widzę, że tutaj nam przejmują z powrotem. Spróbujcie to przejąć. Wy spróbujcie o tutaj przejąć z powrotem. No i wygląda na to, że jesteśmy w stanie tutaj przejąć, tylko oczywiście, że nam tutaj ciągle przechodzą. Desant? O mój Boże, no ta Syria to nas kompletnie, ale kompletnie zrąbała. Nie mamy żadnej dywizji, żeby się tutaj zająć Syrią. Wait a second, mamy dywizję. Czekaj, ile to ma Syria? Musi mieć 0, ale ma 37. Czyli co, wystarczy, że przyjmiemy ich tutaj tereny i to będzie po nich? Ej, bo za chwilę możliwe, że po prostu Syrię pokonamy. Oj, zapomniałem o tym, że pokonać tych. Okej, okay, szybko pokonajcie Armenię. Takie, o mój Boże, nie, tylko nie, tutaj nas zniszczą za chwilę i później takie, czekaj, przecież mogę po prostu przejść. Okej, okay, pomóżcie tutaj. Musimy przepchnąć tę dywizję. Okej, okay, wygląda na to, że jest lepiej niż mi się wydawało. Jest nadal oczywiście, nie jest aż tak dobrze. Ale jesteśmy w stanie dosłownie poprawić naszą sytuację. Kilka ruchów. Na przykład takich, że przejmiemy to miasto i w sumie padną. Więc jest... nie jest źle, nie jest źle. Musimy się najpierw zająć tymi drobnicami, ponieważ oni naprawdę nas denerwują. To jest tak strasznie. Okej, okay, wy wszyscy idźcie tu. Musicie się zająć dosłownie tym frontem. Dosłownie Egipcjanie padają. Tak. Dosłownie. Tylko nasi sojusznicy tutaj kompletnie, ale kompletnie sobie nie radzą. Idźcie tutaj, zajmijcie się tym. Zajmij się tą. My naprawdę nie możemy pokonać Armenii. To jest coś takiego, że oni naprawdę nie mają aż tak dużo dywizji, więc... więc to trochę dziwne. No na razie z Iranem to tak powiem, trochę trudno będzie nam walczyć. Okej, okay, możecie wejść tutaj i zająć resztę? Takie pytanie retoryczne. Pytanie teoretyczne. Jezu, ta burza pieskowa zasłania mi. Zajmijcie to miasto i dosłownie podbić już Syrenaikę, okej. Okay. Właśnie to zrobiliście. Nie wiem skąd wam zniknął ten rozkaz tutaj. Ale dosłownie wróćcie tu. Trzeba będzie tylko dobić tych. Tutaj nadal utrzymujemy.
No i znowu się podnoszą. Dobra. Ja bym bardzo chętnie widział coś takiego, że nasze jednostki po prostu mogą coś zrobić. Coś poważniejszego, ale okej. Myślę, że to na tyle. Tutaj walczą między sobą. No bywa. Ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z nami Tagol. No to, cześć.